jest w kinie, a fikcja jest tam, gdzie rzeczywistość się teoretycznie bada, a nie poddaje artystycznej kreacji. Te rozmaite zalecenia edukacyjne, edukacyjne zalecenia dla młodych ludzi, żeby uczyć ich i żeby oni sami potrafili odróżniać fikcję od faktów, żeby w nich wykształcać tę umiejętność, umiejętność odróżniania kreacji artystycznej od rzeczywistości, która ich otacza. Otóż tutaj wszystko to ulega zarazem odwróceniu i zawieszeniu. Kino jest rzeczywistością, rzeczywistość jest kinem, natomiast i to takim reżyserowanym, zakłamującym fakty, przebiegającym wedle zgody. No ale to już on tego nie powinien mówić, bo on występuje przeciwko Polsce, przeciwko prezydentowi, sam jeden, bo teraz już nie tylko firmy i przedstawiciele filmu będą rozliczani, ale też poszczególni ludzie, także uważaj co gadasz. Jak to właśnie, co aktualnie w polskiej debacie publicznej się rozgrywa.